To są najradośniejsze święta, święta Zmartwychwstania Pańskiego z telewizją w Polsce.pl. Agnieszka Ponikiewska, bardzo mi miło spędzać z Państwem ten świąteczny dzień, ale nie spędzam go sama, bo są z nami bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej, brat Maciej Zinkiewicz, brat pokój Mateusz dobra. Magiera. Pokój i dobro. Oby radosne dobra. Franciszkańskie zawołanie, myślę, że idealne na te radosne święta. Na pewno. Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, pierwsze słowa, które wypowiada do uczniów, pokój wam. I tym się pokojem też zajmiemy serca, ale to za chwilę, bo chciałam, no jak z kapucynami nie rozmawiać o ojcu Pio. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo, kochał sobie mszę świętą, ale zacznijmy od jego cierpienia, ogromnego cierpienia związanego ze stygmatami, bo myślę, że w życiu ojca Pio Wielki Post, Triduum Paschalne to były wyjątkowe dni. Rzeczywiście, ojciec Pio znany jest przede wszystkim, najbardziej kojarzony, ze stygmatami, czyli z ranami, które nosił na swoim ciele przez 50 lat. Po raz pierwszy ojciec Pio otrzymał taki zaczątek, początek stygmatów już w 1911 roku. Natomiast ojciec Pio bardzo prosi Jezusa Chrystusa, że on nie chce mieć tych ran zewnętrznych, nie chce, aby ludzie go widzieli, nie chce być celebrytą, ale chce, aby zostało cierpienie. Chce cierpieć, jak Jezus Chrystus ukrzyżowany. On prosił o to nawet. Dokładnie, prosi o to, aby zostało cierpienie, a zniknęły znaki. No i znaki rzeczywiście zaczynają znikać. Dopiero ponownie pojawiły się w 1918 roku. Stąd mamy jubileusz. Świętujemy w tym roku stulecie od otrzymania stygmatu przez ojca Pio. Te znaki są bardzo wyraźne. Można porównać trochę stygmaty do sakramentu, bo sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, natomiast ojciec Pio nosił właśnie na swoim ciele widzialne znaki tego zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym, z Chrystusem cierpiącym. I w szczególny sposób ten ból stawał się dotkliwy, mocny. Rany szczególnie mocno krwawiły w każdy piątek, czyli w dzień związany z Męką Pańską. Czyli ten ból trwał nieustannie, a w Wielki Piątek, w każdy piątek, a szczególnie w okresie Wielkiego Postu i w Triduum Paschalną się nasilał w te dni? Tak, tak, zgadza się. We wszystkie momenty, które były związane z rozpamiętywaniem Męki Chrystusowej, czyli to był, jak mówię, każdy piątek, Wielki Piątek szczególnie i każda Eucharystia. Bo przecież podczas Eucharystii również dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. Trudno sobie wyobrazić tak ogromne cierpienie, cierpienie Jezusa na krzyżu, które dla nas stało się bardziej zrozumiałe dzięki pasji Mela Gibsona, jak to wyglądało, bo, ale to i tak jest niewyobrażalne, to jest tylko, widzimy to, ale trudno sobie wyobrazić, że człowiek może przeżyć takie cierpienie, a ojciec Pio to przeżywał, czy się skarżył? Może nawiążę do cierpienia Pana Jezusa, bo na pewno było ogromne cierpienie fizyczne, ale jeszcze pewnie większe cierpienie duchowe, bo tak naprawdę to, co zmiażdżyło Jezusa na krzyżu, to jest zło świata i grzech tego świata. I ojciec Pio również cierpi w ten podwójny sposób. Cierpi fizycznie, jego rany krwawią. Czasami chodzenie, poruszanie się sprawia mu trudność, ale pewnie jeszcze bardziej też cierpi ze względu na to, co się dzieje wokół niego, te wszystkie złe wydarzenia, których jest świadkiem. Przeżywa to z Jezusem głęboko zjednoczony. Dobrze, że brat zwrócił na to uwagę, przerwę, bo my się skupiamy właśnie na tym nabiczowaniu, na tych przybijaniu do krzyża, na tych zewnętrznych znakach. Zapominamy o tym, że Jezusa najbardziej ranił grzech. Czy rzeczywiście ojciec Pio miał jakby większą świadomość grzechu, grzeszności świata? To też się z tym łączyło? Ja myślę, że bardzo dobrze pokazuje to, w jaki sposób ludzie opowiadają o swojej spowiedzi u ojca Pio. Często kiedy nie chcieli być do końca szczerzy, wyznać czegoś, ojciec Pio czuł, że ta spowiedź nie jest prawidłowa. Czyli czuł, jakby miał intuicję sytuacji człowieka, też jego sytuacji grzechu, penitenta, który przychodził do kratek konfesjonału. Niejednokrotnie bardzo dobrze znał grzechy tych ludzi, którzy przychodzili, znał je, zanim oni klęknęli przy konfesjonale. I pewnie wyjątkowo go bolało to, jeżeli wiedział, z tego, co brat mówi, po prostu wiedział, że ci ludzie nie chcą do końca czegoś powiedzieć albo chcą coś zataić. Na pewno, tak. To sprawiało u ojca Pio też czasami nawet mocne takie reakcje emocjonalne. Znamy go z mocnego charakteru. Czasami potrafił nawet w takiej sytuacji czasami wyrzucić kogoś z konfesjonału, ale też tylko wtedy, kiedy wiedział, że ten człowiek skruszony przyjdzie za parę dni i naprawdę zmieni swoje życie. A czy zostały jakieś świadectwa, wspomnienia, zapiski ojca Pio, jak przeżywał Wielki Post, jak przeżywał, jak się przygotowywał do świąt wielkanocnych, jak przeżywał już samo Triduum Paschalne? Ojciec Pio jest człowiekiem modlitwy, jest tym, który cały czas się modli. Bracia go nieustannie widzieli na modlitwie. On potrafił odmówić kilkanaście różańców w ciągu dnia, poza taką zwykłą naszą zakonną modlitwą.
kilkanaście całych różańców, nie dziesiątek, a nawet kilkadziesiąt różańcy, wstawał bardzo wcześnie w nocy, rano powiedzielibyśmy, aby się modlić. Natomiast w okresie Wielkiego Postu, w okresie tego przygotowania do świąt paschalnych, jeszcze gorliwie adorował krzyż. Jeszcze gorliwie wpatrywał się właśnie w Chrystusa ukrzyżowanego. Jemu się powierzał. Oprócz naszych tradycyjnych, zakonnych zwyczajów związanych czy to skromnością posiłków, większą ilością milczenia w okresie Wielkiego Postu, które również ojciec Pio praktykował jak każdy kapucyn, mimo że jego życie było modlitwą, i jeszcze więcej czasu poświęcał na modlitwę. Dla mnie to jest też taki znak jego wyjątkowej świętości, cudowności tego życia, że ten, który tego życie jest modlitwą, a w okresie Wielkiego Postu zauważył, że tej modlitwy jest za mało. No, niesamowite. Sobie jeszcze jakieś wyrzeczenia dodatkowo. Jeszcze więcej tego, czego czasu poświęcał właśnie modlitwie. Jest niesamowity w tym, co robi. Czy narzucał sobie jeszcze jakieś dodatkowe wyrzeczenie w czasie Wielkiego Postu? Mimo cierpienia i takiej ilości, właściwie cały jego czas był poświęcony już chyba tylko modlitwie. Ojciec Pio nie tylko właśnie się modlił, ale też pościł. Jest na pewno człowiekiem wielkiej ascezy. Właśnie ograniczał sobie pożywienie, ale też godziny snu. Na przykład były okresy w jego życiu, że po to, by odpisać na listy na przykład do pewnych osób i żeby modlić się dostatecznie długo, też niestety ograniczał mocno swój sen i zjadał taką ilość kalorii, że możemy się dziwić na przykład, że żył. Że miał siłę potem, by cały dzień funkcjonować. Ojciec Pio fascynuje od dawna. Jeżeli bracia, tak jak mówią, jeszcze w czasie Wielkiego Postu, w czasie Triduum Paschalnego przeżywał tak mocno, fizycznie i duchowo, mękę Chrystusa, czy w związku z tym święta wielkanocne i zmartwychwstanie też były jakimś wyjątkowym dla niego momentem? Cierpienie się kończyło wtedy chociaż na chwilę. To cierpienie związane ze stygmatami, z odczuwaniem, współodczuwaniem bólu Jezusa Chrystusa, trwało przez cały czas de facto. On cały czas go doświadczał. Natomiast na pewno ten moment zmartwychwstania, moment świąt paschalnych, był czasem radości, bo ojciec Pio nigdy się nie skarżył, nigdy nie narzekał, że jak go strasznie boli, jak on cierpi, jak on musi cierpieć. Wprost przeciwnie, był człowiekiem mimo tego cierpienia, mimo tego bólu, człowiekiem radości, człowiekiem naprawdę pogodnego ducha. Więc w święta paschalne, jak wszyscy radowali się zmartwychwstania Chrystusa, tak samo i on się radował. Tak samo no, te święta go uskrzydlały, dodawały sił duchowych. Cieszył się tak samo jak wszyscy zmartwychwstania Chrystusa. Nigdy nie narzekał na swój ból. Każda msza święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, całego jego życia. Ojciec Pio miał wyjątkowy stosunek do mszy świętej. To było dla niego wyjątkowy moment. Do tych mszy świętych przygotowywał się bardzo długo. Tak, na pewno zawsze przed mszą świętą medytował, modlił się. Przeżywał je, angażując całą swoją duszę. Nie tak dawno przeczytałem słowa jednego ze świadków, osoby, która uczestniczyła we mszy świętej, ojca Pio. I ten człowiek powiedział, że czuliśmy się, mówił o sobie i innych uczestnikach we mszy świętej, że czuliśmy się jak ślepi przy widzącym. Bo rzeczywiście nasz wzrok często się zatrzymuje na tym, co zewnętrzne. Można też na mszy świętej tak zatrzymać. Ojciec Pio widział więcej. To jest dla niego rzeczywiście spotkanie z żywym Jezusem, który oddaje życie. I on razem z nim też oddaje swoje. Trzeba powiedzieć, że ojciec Pio celebrował mszę świętą wyjątkowo długo. Wielu nawet dlatego ganiło, że ojciec Pio, jak tak możesz długo? Jak on podczas podniesienia, gdy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa, potrafił się naprawdę długo się wpatrywać. I gdy mu zarzucali właśnie, ojcze Pio, jak możesz tak długo celebrować mszę świętą? Dlaczego tak długo? To miał powiedzieć, że wy byście nawet postawili zegarek na Kalwarii. Dokonują się tak ważne rzeczy w tym momencie. Ofiara Jezusa Chrystusa się dokonuje. Tutaj nie można liczyć czasu. Jeszcze inne słowa ojca Pio powiedział kiedyś, że gdybyśmy zrozumieli, czym jest msza święta, to umarlibyśmy z miłości. Też piękne słowa. Ja myślę, że rzeczywiście, jeżeli człowiek zrozumie, co Bóg robi dla nas. I ojciec Pio był bliski na pewno tego przyjęcia sercem tej prawdy. Ta msza ojca Pio to jest jeszcze msze, które się odbywały przed Soborem Watykańskim II. Nasza msza święta, w której uczestniczymy, wygląda już zupełnie inaczej. Myślę, że wielu z nas w ogóle nie uczestniczyło w tej mszy trydenckiej. Ale czego my dzisiaj się możemy nauczyć od ojca Pio, jeżeli chodzi o nasz stosunek do mszy świętej? My często po prostu jesteśmy na mszy świętej, a potem wychodzimy i nie wiemy, o czym była Ewangelia, bo się rozpraszamy, myślimy o dzieciach, pracy, osobistych problemach, zdrowiu. Ojciec Pio na wiele godzin przed rozpoczęciem celebrowania mszy świętej już się modlił, już się skupiał na tym wydarzeniu.
My najczęściej nie mamy tyle czasu, żeby rzeczywiście wstawać wcześniej, czy ewentualnie wiele godzin się modlić, ale na pewno potrzeba nam takiej strefy buforowej, żeby wyrwać się z tego, co nas otacza, z tego świata, z tego zgiełku, z tych wszystkich problemów, o których cały czas myślimy, aby skupić się na tym, co ma się wydarzyć. Dlatego tak często kapłani zachęcają, nie przychodźcie na ostatni moment, właśnie z troski o to skupienie. Mhm. Jeżeli przychodzimy z ulicy, wpadamy na mszę świętą, no to nic dziwnego, że jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy mamy te wszystkie nasze sprawy, te wszystkie nasze problemy. A gdy przyjdziemy wcześniej, mamy czas rzeczywiście, żeby się wyciszyć, skupić, aby zwrócić uwagę na te ważne wydarzenia. To jest jeden taki ważny aspekt w życiu Ojca Pio, właśnie ten czas przygotowania do mszy świętej. A także podczas mszy świętej on niesamowicie skupiał się na tym, co robi. Dbał o to, aby cały czas skupiać się na tym wszystkim, co wykonuje, na tych świętych wydarzeniach. Jest też jakieś dla nas świadectwo, że nawet nam myśli uciekają, bo będą uciekały, jesteśmy tylko ludźmi. To żeby cały czas właśnie wracać, żeby się nie poddać, a już tak jestem rozkojarzony czy rozkojarzona, to się poddam. Nie, Ojciec Pio cały czas walczył do końca. Mamy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Co zrobić, żeby tego zmartwychwstania nie zamknąć tylko w tym wydarzeniu, które było 2000 lat temu i pamiątce, którą obchodzimy? Czy bracia znają takie historie, że ktoś może powiedzieć, że w swoim życiu doświadczyłem zmartwychwstania? Coś tak się we mnie zmieniło? Coś się zmieniło w moim życiu? Chciałbym powiedzieć, że nasza prowincja zakonna wydaje czasopismo Głos Ojca Pio i właśnie przygotowując ostatni numer, zadaliśmy sobie to samo pytanie. Mhm. Zachęcam do lektury. Daliśmy tytuł tego numeru Zmartwychwstanie słyszałem czy doświadczyłem. Bo rzeczywiście to jest niesamowicie ważne, żeby to nie było tylko jakieś zewnętrzne wydarzenie, tylko głębokie doświadczenie człowieka. Myślę, że najprawdopodobniej każdy chrześcijanin może, ktoś kto żyje wiarą, powiedzieć więcej lub mniej na ten temat. No bracia pomagają też osobom z problemami alkoholowymi, kapucyni, pomagają też wychodzić ludziom z bezdomności. Czy ci ludzie kiedykolwiek powiedzieli o swoim życiu coś takiego, że no jak to było jak zmartwychwstanie, jeżeli się pozbyli no takiego ogromnego, ciężkiego bagażu? Wiele osób mówi, że otrzymało teraz nowe życie, że dopiero w tej chwili zaczęło żyć, że narodziło się na nowo. Są słowa często ludzi, którzy wychodzą z różnego rodzaju nałogów, wychodzą z różnego rodzaju problemów. Widzą właśnie, może nazywają tego zmartwychwstaniem po imieniu, ale widzą, że rzeczywiście jakieś stare życie, ono było już zepsute, ono było zniszczone. I teraz przychodzi jakieś ważne wydarzenie i od tego momentu zaczyna się zupełnie nowe życie, zupełnie nowy rozdział w ich życiu. Śmiało to można nazwać zmartwychwstaniem, bo to, co wcześniej, to było wejście w śmierć, to było w grzech, wejście w uzależnienie, w różne inne trudne doświadczenia. A teraz nagle przychodzi jakiś moment, często nie jest to tylko moment tak, o, chwilę, że 5-10 minut, tylko ten moment trwa nawet lata i po nim otrzymują zupełnie nowe życie. Mamy nawet stronę niestygmatycy.pl prowadzoną przez braci kapucynów, gdzie mamy historię ludzi, którzy wychodzą z ciężkich problemów, czasem z bezdomności, z innych problemów. Czy to jest tak, że się komuś pomaga i on na, nie wiem, rok, dwa lata, miesiąc doświadcza nowego życia? Czy bracia obserwują to, że jeżeli rzeczywiście ktoś doświadcza takiej głębokiej przemiany, wychodzi z takich problemów, to później trwa w tym, jego życie idzie już ku lepszemu? Myślę, że każda historia jest inna, ale jest bardzo, bardzo wiele osób, które po wyjściu z problemów rzeczywiście się rozwija, wzrasta duchowo i to nowe życie, które otrzymali, rzeczywiście rozkwita. Oczywiście nie jest to 100%. Bywa, że też historia toczy się inaczej. Jednak bardzo wiele przypadków, wiele osób, spotkawszy Pana Jezusa, doświadczywszy Jego życia, później duchowo wzrasta i ich życie naprawdę nabiera blasku. Ojcowie mają kontakty z takimi osobami? Te osoby utrzymują kontakt dłuższy z braćmi? Jak najbardziej. Te osoby same chcą z nami utrzymywać kontakt. Jest wiele osób, którym pomagaliśmy wychodzić, pomagamy wychodzić z bezdomności czy z różnego rodzaju innych problemów. I najczęściej te osoby cały czas są gdzieś blisko nas, są przy nas, trzymają się nas. Po prostu wynika to albo z ludzkiej wdzięczności, bardzo piękna cecha, trochę w dzisiejszych czasach pewnie zapomniana. Potrzebują też czasem wsparcia, albo tak, takiego utwierdzenia. Zgadza się. Gdzieś tam, ale to są osoby, które nam też sprawiają wielką radość. Ponieważ gdy widzimy człowieka, który wychodzi z różnego rodzaju problemów, z grzechów, zaczyna żyć na nowo, cieszyć się życiem,
dla nas to jest też radość, bo gdy widzimy człowieka cierpiącego, to chyba w każdym z nas rodzi się też ból, rodzi się cierpienie, rodzi się smutek, gdy widzimy kogoś smutnego, prawda? To jest takie zaraźliwe. Smutek jest niesamowicie zaraźliwy. A gdy widzimy człowieka radosnego, człowieka, który na nowo żyje, on nas tym zaraża. Można powiedzieć, że więcej zyskujemy od tych ludzi, niż nawet sami im dajemy. Ja mam doświadczenie pracy w hospicjum krakowskim, gdzie na co dzień spotykałem się z ludźmi, którzy no, żegnają się z życiem de facto, pomału umierają, pomału odchodzą. I jak poszedłem tego hospicjum, miałem wrażenie, że ja im coś dam. Że ja im teraz będę pomagał, będę im posługiwał, że dam siebie. A tymczasem... Więcej się dostaje, oczywiście, niż się daje. Widząc tych ludzi, którzy stało już tak niewiele, że już nie przyjmują rzeczami nieważnymi, że biorą z tego czasu najważniejsze, widząc ich radości, widząc ich modlitwę, rozmawiając z nimi, o wiele więcej dali pokoju, wlali pokoju w moje serce niż ja im. To jest w sposób niesamowite, że człowiek idzie, aby im pomagać, a się okazuje nagle, że on sam więcej otrzymuje, że otrzymuje rzeczywiście więcej pomocy. I tak samo jest z osobami, którymi towarzyszymy. Jeżeli oni rzeczywiście wychodzą, doświadczają łaski Bożej, to też jest zaraźliwe, niesamowicie zaraźliwe. Taki człowiek swoją radością, swoim szczęściem potrafi zarażać. To tak króciutko na koniec, bo jest to niesamowity rok. Przeżywamy rok od stulecia odzyskania niepodległości. Bracia Kapucyni też tutaj zapisali swoją piękną kartę. To chociażby brat Honorat Koźmiński. Przeżywaliśmy jego rok, on już się skończył, ale o jego dziele nie da się zapomnieć. Zgadza się, w tych trudnych czasach zaborów ojciec Honorat był takim światełkiem nadziei w tunelu, można by powiedzieć. Człowiekiem, który niesamowicie walczył o ten cenny skarb, który dał nam Bóg, naszemu narodowi, naszą wiarę. Cały czas pilnował, żeby ona no, nie zagasła, żeby mimo różnego rodzaju natarć ze strony zaborców, też związanych przecież nie tylko z kwestiami politycznymi, kwestiami społecznymi, ale również z kwestiami religijnymi, z próbą właściwie no, też wyplenienia religii, stał się takim znakiem sprzeciwu, ale też znakiem umocnienia dla tych, którzy wierzyli. Nawet te liczne zgromadzenia, które zakładał, te wszystkie dzieła, które gdzieś tam podejmował, no był w tym niesamowity, ale nie tylko ojciec Honorat. Nasza tradycja kapucyńska w Polsce, sięgająca czasu przecież naszego wielkiego dobrodzieja i tego, który sprowadził nas tutaj do Polski, czyli Jana III Sobieskiego, jest związana z historią naszego narodu, jest niesamowicie powiązana z duchem patriotyzmu. Przecież nasi bracia byli kapelanami powstań. Przecież, o tym byli, zapominamy. Tak, powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, Konfederacja Barska. Przecież bracia byli zsyłani na Syberię, łącznie z całymi klasztorami, za pomoc powstańcom. Powstanie warszawskie. Jesteśmy w Warszawie. Tak. Ojciec Medard, Paryż, bodaj ostatni wtedy z żyjących kapelanów powstania warszawskiego. Już w tej chwili chyba, dobrze wiem, żaden z tych, którzy posługiwali powstańców, już nie żyją. Nasza historia jest związana z historią Polski. Bracia rzeczywiście cały czas szli do tych, którzy walczyli o wolność. Jesteśmy wpisani w tego ducha narodowego. Zresztą popatrzcie na nasze kościoły. Zachęcam, bo widzę nasze klasztory, nasze kościoły. Tam pełno epitafiów, tam pełno różnego rodzaju tablic związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Różnych pomników wdzięczności ze strony właśnie powstańców, ze strony tych, których otaczaliśmy troską duszpasterską. I cały czas to kontynuujemy. Cały czas jest to dla nas ważne. Na koniec zapytam, czego bracia sobie życzą przy świątecznym stole? Przed świątecznym stole myślę, że przede wszystkim przekazujemy sobie życzenie do Pana Jezusa, aby o Pana wypełnił nas pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, byśmy pełni Jego światła, Jego mocy mogli też i dzisiaj do świata głosić Ewangelię, być w tym świecie znakiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Tego sobie życzymy na święta, tego braciom też życzę na święta. Proszę przekazać życzenie od nas, od redakcji w Polsce.pl, wszystkim braciom kapucynom w Krakowie, bo bracia Maciej Zinkiewicz i Mateusz Magiera są z prowincji krakowskiej. Byli dzisiaj z nami bracia kapucyni. Najlepsze życzenia świąteczne także dla Państwa. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy również. Pokój i dobra. Pokój i dobra.